Panie, zwycięstwo! Ponieśliśmy ogromne straty, ale odbiliśmy dzielnicę handlową. Doskonale. Devet przysłał wieści? Nie żyje. Zarąbał go wiedźmin, ten bezbożny rzeźnik. Zawsze był bezużyteczny. Czy wynajęci krzykacze uświadomili lud, że Adda znów jest strzygą? Tak, ale wiedźmin odnalazł strzygę. Geralt z Rivii. Tylko on może mi przeszkodzić. Wypuśćcie więcej eksperymentów i oddajcie elfom mniej znaczącą przecznicę. Musimy podsycać chaos w mieście. Mój panie protestuje! Jako reprezentant szlachty... Bez dyskusji. Rozdajcie ludziom więcej żywności i rozgłoście, że w zamku zakonu płonącej róży schronienie może znaleźć każdy bogobojny człowiek. Adalbert, dziękuję za wierną usługę. Zabierzcie go. Dzisiaj zaczyna się nowa epoka. Era nadludzi. Nikt mnie przeszkodzi. Nikt. Mianuję cię moim nowym adiutantem. Wiesz, co masz robić. Zabić. Więc idź. Geralt, trafiłeś na historyczny moment. Jaskier, cieszę się, że żyjesz, ale nie mam teraz czasu. Muszę zakończyć pewne sprawy. Uważasz, że są ważniejsze niż brzemienny w skutki sojusz między Temerią a Redanią? Nie dramatyzuj, powiedz, co się dzieje. Tak przy Zygfrydzie? Zakon chyba wypadł z łask. W porządku, ta część zakonu jest z nami. Wielki mistrz sprzeniewierzył się przysiędze, ale to nie znaczy, że wszyscy bracia stracili rozum i sumienie. Znakomita wiadomość dla Foltesta. Rozmowy z Radowidem idą dobrze, więc zyskamy silnego sojusznika. My? Póki siedzę w zimie, jestem temerskim patriotą. Porozmawiajmy z królem. Musi poznać prawdę, zanim pochopnie oceni cały zakon. Witaj, wiedźminie. Królu. Musimy omówić kilka spraw. Oczywiście. Skończ się zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten bordel. Dostaniesz rękę królewnej, jak znam życie pół królestwa, gdy tylko wyciągnę kopyta. De Aldersberga i tak zabije wiedźmin. Co takiego? Spokojnie. Zapłacimy, ile zażądasz. Jestem wiedźminem, niepłatny mord... Dobra. 10 000. Nie przesadzasz, aby? Daj spokój, Foltest. Królestwo jest warte znacznie więcej. Szczeniak ma rację. Ech, trudno. Dostaniesz 8 000. Rozumiesz. Podatek dochodowy. Stoi. Zatem wszystko ustalone. Radowidzie, twoje wojska spacyfikują zakon w Redanii oraz na północnych rubieżach moich włości. Moje wojska ruszą z bratnią pomocą. Nie chcę żadnej kurewskiej bratniej pomocy. Jakoś to sformułowanie źle mi się kojarzy. Macie rozbić zakonników i wycofać się. Spokojnie, Foltest. Moje dzieci będą rządzić tym krajem. Nie zamierzam go niszczyć. Wasze miłości wybaczą, ale... Jeszcze chwila, wiedźminie. Słucham. Porozmawiajmy o polityce i nie waż się tłumaczyć neutralnością. Sądząc po towarzystwie, w jakim się tu zjawiłeś, siedzisz w tym gównie po uszy. Życzenie króla jest dla mnie rozkazem. Dla chłopków z ulicy zakon bije się z moim wojskiem, ale nie daj się zwieść. To starcie między wielkim mistrzem a mną. Ten ambitny oszołom kierował wszystkimi poczynaniami Salamandry i celowo sprowokował powstanie. Co ty mówisz? Pomyślałem, że króla to zainteresuje. Zainteresowało cholernie. Tym bardziej wrogiem jest on. On sam! Rozumiesz? Rozumiem. Zakon sam w sobie nie jest wrogiem królestwa, tylko jego mistrz. Zakon wierny królowi pod wodzą kogoś sensownego będzie przyjacielem. Słyszysz, Zygfrydzie? Słyszę i rozumiem. Zrobię wszystko, żeby uratować zakon, mój królu. Wiedziałem, że daleko zajdziesz. Po oficjalnej uroczystości inwestytury zapraszam do zamku. Mamy wiele do obgadania, mistrzu. Dzielicie skórę na nieubitym niedźwiedziu. Jakub de Aldersberg wciąż żyje i ma się dobrze. Królu, jest jeszcze jedna sprawa. Tak? Jak się czuje Adda? Znacznie lepiej niż jako strzyga, to na pewno. Ale jeszcze długo będzie dochodziła do siebie. Wiedźminie, nie wiem, jak ci dziękować. Cieszę się, że Adda żyje i ma się dobrze.
Czy król mógłby zadbać o to, żeby przyjaciele Wiedźmina czuli się tak samo? Tak. Król może to Wiedźminowi obiecać. Chcę wiedzieć, kto za tym stał. To Devet doprowadził do przemiany królewny. Jak to? Działał na polecenie Salamandry. A to skurwysyn. Chciałbym go dostać w swoje ręce. Jego mocodawcy liczyli na to, że zmiana królewny wstrzygę osłabi twoją pozycję. A Devet poniósł już zasłużoną karę. Cieszy mnie to. A teraz idź już. Niełatwo się przedzierać przez płonącą wyzimę. Ludzie widzą w nas tylko zabójców potworów. Słusznie. Nie wiedzą, że największą satysfakcję daje nam zdjęcie klątwy, odczynienie uroku. Miecz to ostateczność. Póki istniała szansa ocalenia królewny, musiałem spróbować. Było warto. Rzekł wtedy mężny Foltest. Czyny, Radowidzie! Co ty pieprzysz, Jaskier? Spisuję na bieżąco wiekopomne wydarzenia, wiernie i co do słowa. Foltest powiedział, skończ się zastanawiać, smarkaczu, trzeba ugasić ten bordel. Oj, Geralt, za grosz w tobie wyczucia poezji. Jest prawda czasu i prawda legendy. Nigdy się nie zmienisz, co? Pióro jest silniejsze od miecza. Ty też się nie zmieniasz, znowu biegniesz ratować świat, choć nikt cię nie prosił. Muszę to dokończyć. Rozumiem. Powodzenia, Geralt. Wszędzie toczą się walki. Obawiam się, że poznamy zastępy Wielkiego Mistrza lepiej, niż byśmy chcieli. Nie wiem, czy zdołam podnieść miecz na rycerza zakonu. Możesz nie mieć wyboru. Oni chcą zabić tych ludzi. A to skurwysyny. Geralt, ja go znałem. Miesiąc temu był jeszcze normalnym człowiekiem. Był mniejszy ode mnie. Ale jak widać, ty lepiej władasz mieczem. Mam przeczucie, że możemy spotkać więcej takich potworów w zimie. To projekt braci większych. Nie dopuszczali mnie do niego. Na honor to obraza człowieczeństwa. Chodźcie do środka, będzie bezpieczniej. Masz rację. Witajcie, nie tylko was przygnała tutaj wojenna zawierucha. Nie zabawimy długo. Musimy dostać się do klasztoru. A więc jesteście z tych, którzy postanowili oddać się pod opiekę Wiecznego Ognia. Cóż, wasza wola. Ale nie ma sensu wracać teraz na ulicę. Zginiecie. Jest inna droga? Możecie spróbować przez drzwi w piwnicy. Dokąd prowadzą? Do innych piwnic. Powinniście w końcu znaleźć jakieś wyjście, ale nie gwarantuję, że to bezpieczna droga. Zaryzykujemy. Klucz powinien leżeć gdzieś tutaj. Witaj, Wiedźminie. Witaj. Boję się. Zgodnie z przepowiednią nadszedł czas pogardy. Co masz na myśli? Znasz przepowiednie Itliny, Wiedźminie. Słyszałem o niej, ale nie pamiętam szczegółów. W czasie wojny z Nilfgaardem ludzie mówili, że proroctwo się spełnia. Albowiem Itlina przepowiedziała, że ziemia spłynie krwią Ensit, krwią elfów. Mówili, że nadszedł wiek miecza i topora, wiek wilczej zamieci. Znasz dalszy ciąg, Wiedźminie? Nie pamiętam. Oto przepowiednia. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i czas pogardy. Ted Dayret, czas końca. Świat umrze wśród mrozu. Dość pesymistyczna wizja. Wiesz, co myślę? Wydaje mi się, że wszystko jeszcze przed nami. To dopiero początek. Być może. Wszystko zależy od nas. Bywaj. Niech wielka Melitele ma cię w opiece. Historie zwykłych ludzi interesują mnie bardziej niż przepowiednie. Wiem, że troszczysz się o ludzi. Widziałam Carmen, taką szczęśliwą z kapitanem straży. Wiesz, że się pobrali? Miło to słyszeć. To dzięki tobie, Wiedźminie. Słyszałam, że odczarowałeś Vincenta. Tej biednej dziewczynie należy się chwila szczęścia. Biednej? Carmen wiele przeszła. Mieszkała na podgrodziu, jej ojciec był kapłanem Wiecznego Ognia. Cholerny świętoszek. Zaszła w ciążę i wyrzucił ją z domu. Wylądowała w zimie bez grosza przy duszy. Wiesz, jak to się skończyło. Nie znałem tej historii. To rzuca inne światło na wiele spraw. Witam, witam! Jak ci się powodzi, krasnoludzie? Nie narzekam.
Na wojnie można nieźle zarobić. Tylko podatki złodziejskie król nałożył, niech to zaraza. To czemu tutaj siedzisz? Czemu? Nie widzisz, co się dzieje? Po ulicach biegają zakonnicy, żołnierze i skojatel. Sieką, kogo się da. Dla wszystkich zaś jestem zdrajcą, kurwa żmać. Rozumiem. W dodatku wszyscy mają głowy pełne przepowiedni, przeznaczenia, dziwnych znaków i innych bzdur. Nie ma do kogo gęby otworzyć. Przykro mi, ale muszę już iść. Bywaj. Wiewiórki i zakon tak samo suche. Na bagnach żyć nam nie dają. No tak, wpadliście między młot a kowadło. Miałam syn białowłosy. Twoje przeznaczenie się wypełni. Przybyłam, aby ci przekazać te słowa. Nie bądź jak błotny żółw, który myli światła sadyb z migotaniem bagien. Zapamiętam. Zbliżają się kłopoty. Wiedźminie, nie zabijaj mnie. Gadający gul. No właśnie. Widzisz, jestem takim mutantem jak ty. Urodziłem się z darem mowy i inteligencją równą ludzkiej. Znam wiele potworów, które są inteligentne i śmiertelnie niebezpieczne. Stanowię zagrożenie tylko dla tych, którzy ze mną zadziałają. Załóżmy, że ci wierzę. Uspokoiłeś mnie. Czemu tu siedzisz? Nie muszę już ukrywać się na cmentarzu. Tu jest bezpiecznie. Nocami wychodzę na ulicę. Mam jedzenia pod dostatkiem. Nie narzekam. A mieszkańcy tego domu nie mają nic przeciwko? Trochę się mnie boją. Tylko ta mała smarkula tutaj przyłazi i gada jak nakręcona. Muszę już iść. Bywaj. Duan, spójrz mi w oczy. Zobaczysz swoją śmierć. Widzę zaślepionego fanatyka. To nie ja zginę podczas tej walki. Milcz, zdrajco. Sprowadziłeś śmierć na zbyt wiele istot. Nadszedł czas zapłaty. Niech szanuj win. Pustymi sloganami możesz mieszać w głowach młodym elfom, ale na mnie nie robią wrażenia. Do bezbronnych, których mordowałeś, też nie dotarły, prawda? Pomyliłem się co do ciebie. Nie warto z tobą rozmawiać. Jesteś wściekłym psem, który kąsa na ślepo. Ktoś musi cię dobić. Nie daliśmy rady. Ciężkie walki. Jak dotrzeć do klasztoru, nie przedzierając się przez miasto? Inna droga przez kanały. Niebezpieczeństwo. Mam klucz. Weź go. Damy sobie radę. Nie dacie. Zeugl. Geralt, tam na dole naprawdę siedzi Zeugl. Mam nadzieję, że nie zdążył się rozmnożyć. Słyszałem o jednym Zeuglu, a z tego co wiem, do rozmnażania trzeba dwojga. Zeugl jest obojnakiem. Nie potrzebuje pani Zeuglowej, żeby robić małe Zeuglątka. Robi to sam ze sobą. To ohydne, przeciwne naturze monstrum. Musimy je zlikwidować. Wiem, że nie jesteś wierzący, ale chciałem cię prosić, byś pomodlił się przed konfrontacją z Jakubem de Aldersberg. Czy moja niewiara nie czyni tej modlitwy bezsensowną? Wiara różni się od niewiary tym, że czasami czyni cuda. Niewiara nie może nic. Dobrze, pomodlę się. Kurwa mać! Znowu! Leż spokojnie, Zygfrydzie. Znowu przed ostatnią chwalebną bitwą jestem ranny w nogę i nie mogę chodzić. Kurwa! Nie ruszaj się.
Wojska Foltesta zaraz tu będą. Zbiorę pod swoją komendą braci, którzy pozostali wierni ideałom zakonu. Stać! Przejścia nie ma! Rozkaz Wielkiego Mistrza! Muszę z nim pomówić. To sprawa wagi państwowej. Wynoś się stąd! Wielki Mistrz nie przyjmuje! Wybaczcie, chłopcy, ale nie dajecie mi wyboru. Spójrz, Geralt, na tych wszystkich ludzi. Ucztują przy moim stole, grzeją się przy moim ogniu. Są tacy szczęśliwi, z dala od wojennej zawieruchy. Popełniasz błąd, jeśli sądzisz, że na widok kobiet i dzieci zostawię cię w spokoju. Wiedźminie, nie mam zamiaru cię zwodzić. Nadchodzi białe zimno. Katastrofa, która pogrzebie świat pod śniegiem i lodem. Każdej nocy w proroczym śnie widzę lodowe pustkowia i śmierć starych cywilizacji. Znam przepowiednie i tliny. Kataklizm wydaje się nieunikniony. Królowie wolą wikłać się w lokalne wojenki, dbają jedynie o rozszerzenie wpływów. Elfy już dawno przeistoczyły się w terrorystów walczących o przegraną sprawę. Świat potrzebuje zbawcy. Męża opatrznościowego. Kogoś, kto roznieci w sercach ogień. Zaraz pęknę ze śmiechu. Ty zbawcą świata? Chodź za mną. Chcę ci coś pokazać. Człowiek jest słaby, pełen skrupułów i wątpliwości. Stworzę nowego, doskonałego człowieka. Zahartuję go we wiecznym ogniu. To wszystko? Bo jeśli tak... Wątpisz? Nie winię cię, też miałem momenty zwątpienia. Teraz widzę jasno i wyraźnie. Moja wizja jest silna. Rozejrzyj się. Tu spadną łuski z twoich oczu i zrozumiesz. Spodziewałem się czegoś innego niż kuglarskich sztuczek. Myślisz, że to iluzja? O nie, Geralt, to się dzieje naprawdę. Gdzie jesteśmy? Musisz to sam zobaczyć. Chodź za mną. Zobaczyłeś skute wiecznym lodem wieże w zimy. Rozumiesz teraz? Oszczędź mi tych bredni, Dealdelsberg. O co ci chodzi? Musisz zrozumieć mój plan. To przyszłość. Białe zimno już nadeszło, ścierając z powierzchni ziemi ludzką cywilizację. Jesteśmy u kresu wszystkiego. Czy powinniśmy upaść na duchu? Poddać się? Nigdy! Tej przyszłości można jeszcze uniknąć. Zachowaj swoją retorykę dla prostaczków. Wciąż nie rozumiesz. Wszystko, co na mój rozkaz robiły Zakon i Salamandra, miało na celu uratowanie ludzkości. Jesteś szalony. Jak każdy zbrodniarz, tłumaczysz się wyższym celem. Wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Ale najpierw musisz nauczyć się pokory. Czeka cię tutaj wiele niespodziewanych spotkań, Geralt. Triss? Skąd się tu wzięłaś? Jesteś silniejszy niż zakładał Wielki Mistrz. Przywołałeś mnie tutaj. Jak? Wielki Mistrz się myli. To nie jest przyszłość.
To wizja przyszłości uwięziona w jego umyśle. Zaprosił cię do środka, a ty przyniosłeś ze sobą własne wizje i zjawy. Czyli to nie dzieje się naprawdę? Nie jesteś w żadnym realnie istniejącym miejscu, ale to coś więcej niż sen. Jeśli tutaj zginiesz, śmierć będzie jak najbardziej rzeczywista. Ruszajmy więc. Użyczę ci swojej magii. Będę przyzywać błyskawice. Za nami postępuje zabójcza śnieżyca, a za nią nie ma już nic. Tylko śmierć. Nie zmieniłeś się, Wiedźminie. Znowu pojawiasz się znikąd i zabijasz ludzi. Ty też się nie zmieniłaś. Mącisz jak zawsze. Jakich ludzi? Ty, małpoludy, to wszystko, co zostało z ludzkości. Nędzne, godne pogardy zwierzęta. Niektóre z nich są moimi prawnukami. Nie wiedziałem, że to ludzie. Białe zimno odarło ludzi z pięknych szat. Zostały bestie myślące tylko o jedzeniu i rozmnażaniu. To już nie są ludzie. Poza wyglądem niczym się nie różnią od tych wieśniaków, przed którymi mnie uratowałeś. Kierują się najniższymi instynktami. Jestem ci wdzięczna. Podejdź, Geralt. Mam dla ciebie dar. Widzę, że spotkałeś już naszych zdegenerowanych prawnuków. Rozumiesz już, dlaczego nie wolno ci przeciwstawiać się moim planom? Wciąż nie powiedziałeś, co łączy zmiany klimatyczne z twoimi zbrodniami. Wiedziałem, że białe zimno nadciąga. Tylko plan na wielką skalę, plan realizowany bez wahania, mógł ocalić ludzkość przed tym, co ujrzałem w wizjach. Aż tak ufasz własnym snom? Te wizje to mój dar. Ktoś zdecydował, że mam widzieć przyszłość. Ale sam zdecydowałeś, jak korzystać z tej mocy. Geralcie, co o tym sądzisz? Nieraz mówiłeś, że specjalne dary losu należy wykorzystywać w słusznych celach. Wybrałem najszczytniejszy. Uratowanie milionów istnień. I realizujesz go, zabijając setki. Ilu jeszcze zamierzasz skazać? Nie wiesz, jak olbrzymia katastrofa nadciąga. Krążą tu duchy tych, którzy zginęli. Im powiedz, że nie mieli prawa ocaleć. Nie powstrzymasz tego, Wiedźminie. Śmierć idzie za tobą. Zabiłeś mnie, a jednak cieszę się na twój widok. Byłaś godnym przeciwnikiem. Śmierć w walce wcale nie jest najgorsza. Wiem. Nie po to wybrałam żołnierskie życie, żeby umrzeć w łóżku ze starości. Ale z tobą łączą mnie więzy silniejsze niż śmierć. Przybyłam, aby walczyć u twojego boku. Szykuj broń, będzie ciekawie. Zrozumiałeś wreszcie. Uparty Wiedźminie, ludzkość ma zginąć. A ci, którzy ocaleją, staną się jak zwierzęta. Temu miał zapobiec mój plan. Jaki plan, u diabła? Nie powiedziałeś jeszcze nic konkretnego. Zimno nadciągnie z północy. Ludzi może ocalić tylko masowy eksodus na południe. Wyobraź to sobie. Wszystkie narody połączone w jednej wędrówce. Z tobą na czele. Jestem do tego przygotowany. Widzę przyszłość. Ludzie mnie szanują. Byłbym dobrym władcą. Oczywiście najpierw trzeba było pozbyć się wszystkich, którzy chcieli temu przeszkodzić, zwłaszcza nie ludzi. Skąd ta obsesja na punkcie innych ras? Geralcie, oni i tak są skazani na zagładę. Przynajmniej dałem im szansę, żeby odeszli w walce. Rozejrzyj się, ludzkość też przeminie. A w przeciwieństwie do elfów, nie zostawimy po sobie zbyt wiele. Nie przeminiemy. Nie ze strażnikami, których stworzyłem. Zaraz zobaczysz, jak doskonale radzą sobie w tych warunkach. Mogliśmy powstrzymać Wielkiego Mistrza. Mogliśmy przerwać to szaleństwo, ale ty uznałeś za stosowne nam przeszkodzić. Morderstwa i terror. Oto wasze metody. Z tym nigdy się nie pogodzę. Ale mieliśmy rację. Ludzie to krwiożercze małpy. Rozejrzyj się. Właśnie tutaj doskonale to widać. Źle pobiegałeś na smyczy zakonu, a teraz podnosisz na niego miecz. Jak pies gryzący rękę, która go karmi. Bo tym właśnie jesteś. Nie wilkiem, ale wściekłym psem, bezmyślną maszyną do zabijania. Nikim. Wystarczy tego, Jejwin. Dobiję cię jak psa, Geralt. Patrz, Alvin.
to tylko uda. Uparty jesteś, Geralcie. Przydaliby mi się tacy jako pasterze moich owieczek, jako ich obrońcy podczas długiej wędrówki w pierwszych latach zimy. Odpuść sobie te wątpliwe komplementy. Kazałeś zrabować nasze tajemnice z Kaer Morhen. Wykorzystałeś je do najgorszych celów. Formuła waszego cechu się nie sprawdziła. Za dużo w niej było indywidualizmu i kupczenia obowiązkiem. Potrzebowałem zakonu. Rycerzy o możliwościach wiedźminów. Kogoś, kto podoła obowiązkom, a ludziom będzie się kojarzył z błyszczącą zbroją. Nie ręką wyciągniętą po mieszek. Bzdura. Chodziło ci tylko o władzę. Skoro tak twierdzisz, zaraz nadciągną moje wojska. Będziesz miał okazję spytać, jakim jestem panem. Patrz, Geralt. Ludzie, potwory. Jak łatwo się pomylić. Łatwo, wasza wysokość. Wierz mi, znam się na tym. Wielki mistrz jest szaleńcem. Potrafię to rozpoznać. Nawet ja nie odważyłabym się realizować jego planów. Musimy go powstrzymać. Pani, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Masz klasę, Geralt, a to rzadkość. Mam kaprys walczyć u twego boku. Tutaj musimy się rozstać. Dlaczego? Zbliżamy się do serca jego wizji. Tutaj wielki mistrz sprawuje nad wszystkim kontrolę. Dalej musisz iść sam. Do zobaczenia, Triss. Wrócę. Powodzenia, Geralt. Żegnaj. Czy teraz rozumiesz? Czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralcie, otwórz oczy, zrozum! Gdyby nie obawa, że uciekniesz, zaprowadziłbym cię do szpitala Lebiody. Leczą tam takich jak ty. Niby jesteś bystry, ale w dalszym ciągu nic nie rozumiesz. Ścigając mnie, udowodniłeś, że mam rację. Zmierzyłeś się z niebezpieczeństwami, jakie czekają ludzkość, i przeżyłeś. Jakubie de Aldersberg, sęd się kończy. Śpiesz się z tłumaczeniem, chociaż to niewiele zmieni. Jeszcze jest czas, możesz zmienić zdanie. Wyobraź sobie tysiące ludzi przemierzających skute lodem pustkowia. Czy dałbyś radę ich obronić? Ty i garstka pozostałych przy życiu wiedźminów? Pełnych wątpliwości? Takich jak Berengar? To niemożliwe. Tylko bracia więksi są w stanie tego dokonać. Ale potrzebują dowódców, nauczycieli. Potrzebują kogoś takiego jak ty. Twój czas się skończył. Teraz przemówią miecze. Jesteś bardzo pewny siebie. Udzielę ci lekcji. Bolesnej lekcji. Salamandra dogorywa. Niebawem będzie tylko wspomnieniem. Salamandra nic nie znaczy. Była tylko cząstką chaosu. Narzędziem szaleńca, którego przed chwilą zabiłeś. Wciąż nie znasz swojej przeszłości. Nie wiesz, dlaczego przywrócono cię do życia. Nie odnalazłeś swego przeznaczenia. Słowo.
Słowa, słowa, słowa. Pozwól zatem, że przypomnę twoje słowa. Jest śmierć, ale jest też wybór. Nie będę się oglądał przez ramię. Znajdę salamandrę i wypełnię przeznaczenie. Myliłeś się. Przybyłem, aby zabrać duszę człowieka, z którym nieraz krzyżowałeś drogi. Tak jak zostało zapisane. Możesz ze mną walczyć, ale rezultat zawsze będzie ten sam. Śmierć. Zależy tylko czyja. Dla mnie to dość istotna różnica. Mnie zabić nie można. Zdołasz tylko odroczyć swój koniec. Ale on i tak nadejdzie. Zajmijmy się jednak tym, który już nie żyje. Spójrz na swe czyny, Wiedźminie. Stałem za twymi plecami, gdy przybyłeś do Kermoren, zwiastując upadek twierdzy. Obserwowałem cię, gdy sądziłeś mieszkańców w Podgrodzie i odszedłeś, zostawiając za sobą krew i ogień. Sprowadziłeś śmierć na Raymonda. Narażałeś szan i niewłasnych celów. Z każdym twoim krokiem narasta chaos. Zostawiłeś za sobą dziesiątki istnień zaszlachtowanych wiedźmińskim mieczem. Współtworzyłeś podwaliny żelaznej dyktatury fanatyków zakonu. Opuściłeś Wyzimę, zostawiając za sobą chaos. Tylko po to, by sprowadzić zagładę na odmęty. Każda twoja decyzja pociąga za sobą dalsze zniszczenia. Każdy wybór prowadzi do większego zła. Zakon, któremu oddałeś władzę, planuje usunąć każdego, kto nie jest w pełni człowiekiem. Jak się z tym czujesz, ty mutant? Przestań. Nie broń się, Wiedźminie. Jesteś zwiastunem burzy. Idealnym narzędziem zniszczenia. Gdziekolwiek idziesz, postępuje za tobą śmierć i chaos. Zarówno teraz, jak i przed laty. Zaakceptuj to. Nie broń się. Dokończ to, co zacząłeś. Oddaj mi kolejnego człowieka, którego życie zniszczyłeś. Jakub de Aldersberg jest mój. Przeciwstawiasz się mnie. Czuję twoje zmęczenie po walce. Życie powoli wypływające z ran. Każda kropla przybliża cię do śmierci. Nie dasz mi rady. Odstąp. Nigdy. To sprawa między nim a mną. Przecież i tak go zabijesz. Owszem, tak zdecydowałem. Powody są moje i nic ci do nich. Zejdź mi z drogi, póki możesz. Za chwilę będzie za późno. Chcesz walczyć? Niech i tak będzie. To już skończy się twoja ucieczka przed śmiercią. Dobądź miecza. Już się bałem, że wybierzesz szachy. To miecz na potwory. Obudziłeś się, Geralt. Już zaczynałem się niepokoić. Jaskier? Gdzie jest Wielki Mistrz? Parę kroków stąd. Nie żyje. Strach mnie obleciał. Myślałem, że też się nie obudzisz. Już po wszystkim, choć nie śniłem o przyjemnych rzeczach. Długo mnie nie było?
Trochę przegapiłeś. Powstanie stłumione. Foltest odzyskał kontrolę nad miastem z dużą pomocą zakonu. Jak się ma Zygfryd? Był tu jeszcze przed chwilą. Pilnował cię, dopóki nie przyszedłem. Niechętnie odchodził, ale służba nie drużba. Ciekawe, jak sobie poradzi na stanowisku wielkiego mistrza, rzucony w wir polityki. Miejmy nadzieję, że dobrze. A jak twoje sprawy? Udało się? Tak. Ostatni element ma przy sobie de Aldersberg. Odbiorę go i dokona się. Odzyskałeś już wszystko? Wiesz, co znalazłem przy wielkim mistrzu? Amulet z Dwimerytu. Ten sam, który dałeś Alwinowi? Nie wiem. Wygląda tak samo, ale jest zniszczony i wytarty. Musiał go nosić pod zbroją przez wiele lat. Widocznie był dla niego bardzo ważny. Może chronił go przed wrogą magią, a może miał tłumić wrodzone zdolności i natarczywe wizje. Tego już nigdy się nie dowiemy. To już nieważne. Jakub de Aldersberg, jeśli takie było jego prawdziwe imię, nie żyje. To koniec tej historii. Co dalej, Geralt? Jak to co dalej? Nie udawaj. Wiesz, o czym mówię. Odzyskałeś to, co zostało skradzione, ukarałeś tych, którzy skrzywdzili twoich przyjaciół, politykowałeś i rozbijałeś spiski, kochałeś i zabijałeś. Przeszedłeś długą drogę, Geralt. I co teraz zamierzasz? Jestem zmęczony, Jaskier. Pragnę tylko świętego spokoju. Tak sądziłem. Znamy się od wielu lat i nigdy nie widziałem w twoich oczach takiego zmęczenia. Nie chodzi o machanie mieczem, wiesz przecież. Zbyt wiele od ciebie oczekiwano i jak zwykle musiałeś sprostać zadaniu ponad siły. Nie zrozum mnie źle. Jestem więcej niż szczęśliwy, że znów mamy okazję z sobą porozmawiać. Ale tak sobie myślę, może nie powinieneś był wracać. Mogłeś pozostać w tamtym miejscu, w krainie jabłoni. Widać, nigdy nie zaznam ukojenia. Cóż mogę powiedzieć? Powodzenia na szlaku, Wiedźminie! Pogrzeb wielkiego mistrza zgromadził tłumy. Żegnano człowieka, który uratował Wyzimę. Walki zakończyły się, zakonników traktowano jak bohaterów. Nieludzi nienawidzono jeszcze bardziej niż przed powstaniem. Królewskie edykty dotyczące Skojatel doprowadziły do eksodusu elfów i krasnoludów. Historia bywa przewrotna. Błędy zakonu Płonącej Róży król puścił w niepamięć. Nowy wielki mistrz Zygfryd Denel zreformował i wzmocnił zakon. Czarodziejki nie zdołały rozszerzyć swych wpływów. Zdrajcy i intryganci zostali straceni lub wygnani. Na gruzach miasta wyrosły nowe fortuny. Jedni zyskali, inni stracili. Zwykła kolej rzeczy. Nieliczni wiedzieli, co naprawdę stało się w Wyzimie. Ci, których los zetknął z Geraltem z Rivii. Jednak oni woleli milczeć. Pytacie, co stało się z Wiedźminem? To już inna historia.